Dzień dobry. W tym filmie pokażemy Państwu, jak w prosty sposób samodzielnie zamontować baterię wannową Modena firmy Ferro. Prosimy pamiętać, żeby przed rozpoczęciem montażu zakręcić główny dopływ wody w mieszkaniu. W pudełku z baterią powinna znajdować się karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu. Dodatkowo w pudełku znajdują się wylewka, podstawki wylewki, o-ring, śruba, bateria, podkładki gumowe i stalowe, nakrętki, uszczelki, łącznik, wężyki, wkręt, zaślepka, korpus mieszacza, rączka natrysku, wąż, pokrętło przełącznika, wkład, podstawki, nakrętki, obciążnik oraz korpus przełącznika. Do montażu potrzebny będzie jeszcze zestaw kluczy i oczywiście śrubokręt. Zaczynamy od montażu wylewki. Na podstawkę wylewki nakładamy o-ring. Następnie wstawiamy ją w otwór i pod spód dajemy po kolei podkładkę gumową i stalową. Całość mocujemy nakrętką. Do łącznika wkładamy dwie uszczelki i nakręcamy na śrubę. Korpus mieszacza, pamiętajmy, aby zimna i ciepła woda zostaje po odpowiedniej stronie, zaczynamy od wkręcenia wężyków zimnej, kolor niebieski i ciepłej wody, kolor czerwony. Następnie nakładamy podkładkę z wcześniej włożonym o-ringiem. Całość wstawiamy w otwór. Pod spód korpusu dajemy po kolei podkładkę gumową i stalową. Całość mocujemy nakrętką. Na koniec śruby nakręcamy łącznik z wcześniej włożonymi uszczelkami. Korpus przełącznika wkładamy od spodu i od góry nakręcamy na niego podstawkę. Dokręcamy nakrętką od spodu i nakładamy pokrętło przełącznika. Kolejny ruch to montaż natrysku. Na końcówkę węża zakładamy uszczelkę i wkręcamy rączkę natrysku. Tak przygotowany wąż z rączką wkładamy do otworu. Od spodu dokręcamy go plastikową nakrętką. Na końcówce węża umieszczamy uszczelkę i łączymy go z korpusem przełącznika. Na tak przykręcony wąż zakładamy obciążnik. Pozostałe wężyki również dokręcamy do korpusu przełącznika. A wkrętem i zaślepką zabezpieczamy pokrętło przełącznika. Tak przygotowaną baterię wannową łączymy z instalacją wodną poprzez przykręcenie wężyków przyłączeniowych do zaworów kątowych. Brak zaworów kątowych z filtrem może spowodować uszkodzenie głowicy przez mogące dostać się do środka zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.
sprawdzamy prawidłowość połączenia wszystkich elementów, a w przypadku wykrycia nieszczelności dokręcamy złączki, aż do uzyskania szczelnego połączenia. Życzymy miłego użytkowania!